Z nami Paweł Jędrzejczyk, witam serdecznie. Witam serdecznie. Paweł, jesteśmy w Verdzi Gym, twoim Verdzi Gym, na razie tymczasowym. Tak, nie jest to ten docelowy Verdzi Gym, tylko taki mniejszy, lokal 120 metrów. Tutaj będą przede wszystkim treningi personalne, prowadzone małe grupy, takie do 6-8 osób. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dobrze wyposażona siłownia, też treningi dla kobiet. Także powoli, powoli zapraszamy. Kiedy można kupować karnet? Myślę, że już w ciągu miesiąca, wiesz, teraz jesteśmy na tych ostatnich pracach kosmetycznych, także to zajmuje najwięcej czasu. No jeszcze chwilę i na pewno w mediach społecznościowych poinformuję, zapraszam. Już tam mam wielu chętnych, którzy chcą przychodzić, uczestniczyć w tych treningach. Wreszcie po 20 latach od rozpoczęcia swojej, może nie kariery, ale od rozpoczęcia trenowania, będę miał swoje miejsce i bardzo się z tego cieszę. Nie ma tutaj ringu, ale widzę kwadratową klatkę, to jakiś KSW tu będziesz robił. Nie, wiesz, myślałem nad ringiem, na początku chciałem zamontować ring, jednak myślę, że klatka lepiej się wkomponuje w taki wystrój. Staraliśmy się też zrobić to, żeby było tak inaczej niż wszędzie, pomalowane olejną i czerwone maty tatami, tylko staraliśmy się tak, żeby był jakiś klimacik. Myślę, że mniej więcej nam to wyszło. Też jeśli jest klatka, ona jest bardzo solidna, także można też pracować coś tam, będą mogły pracować chłopaki pod MMA, coś pod zapasy, praca w klatce, także myślę, że w ten sposób, no i fajnie to wygląda. Powiedz, kiedy ten projekt główny skończysz? Jak długo będzie trwało wykończenie tam tego projektu? Wiesz, trochę za szybko to wszystko ogłosiłem w mediach, no bo naprawdę ja zajmuję się tym, jak wiesz, mam własną firmę, teraz jestem w trakcie budowy 50 mieszkań, które muszę skończyć do września, to jest naprawdę wyzwanie, no ale razem z chłopakiem, który pomaga mi to ogarniać z tej budowlanej firmy, no to postawiliśmy sobie za cel, to jest aż taki charakterny gościu, który się nie poddaje tak jak ja, także pozdrawiam Łukasza. No i jedziemy z tym, także do tego buduję jeszcze swój dom i po prostu za dużo jest tego naraz, dlatego postanowiłem wstrzymać ten projekt na jakiś czas, wyremontować ten docelowy. Będziemy sobie tutaj trenowali, a tam już mamy fundamenty, mamy ogrodzoną działkę i no i za jakiś czas na pewno powstanie, tak jak mówię, nigdy się nie poddaję, zrobimy, że będzie dobrze. 120 metrów to nie jest mały gym, także jest tutaj co robić. Powiedz, ile tutaj docelowo osób może trenować jednocześnie? Wiesz co, jeszcze nie jestem w stanie ci powiedzieć, tak myślę na początku o takich treningach prowadzenia zajęć z kickboxingu, muay thai czy boksu, takich grupowych, no to myślę, że żeby to miało sens, to tylko w tej klatce oni się zmieszczą, także tacy zawodnicy jak chcą potrenować, że wiedzą o co chodzi, to 8 na pewno się zmieści, bo trenowało się w mniejszych pomieszczeniach i także nie jest źle. A tak, żeby przyszli ludzie i czuli się swobodnie, to myślę takie grupy 6-osobowe. W takich grupach też można się więcej nauczyć, bo jak jest 30 osób, czy jak prowadzę seminaria, jest 80 osób, no to wiadomo, nie mogę tyle uwagi każdemu poświęcić, a tutaj jak jest 6 osób, to będzie inaczej, wiadomo, te ceny troszeczkę będą inne niż w tych klubach, w których jest więcej osób, ale też nie jakieś przesadzone. Tak jak mówię, jest do tego siłownia, są worki, no jeżeli przyjdzie wiele osób, no to też jakoś można ich spokojnie tutaj rozłożyć, bo jak wiesz, no są mniejsze kluby i więcej ludzi się mieści, także postawiliśmy też tutaj na jakość, nie chcę też, żeby ludzie na siebie wpadali, także mówię, 6 osób do 8 w klatce plus tam 4 worki są spokojnie, ludzie poćwiczą, też będzie airbike, jakiś rowerek, będzie bieżnia. No jest dobrze wyposażona siłownia dla takich ludzi, którzy wiedzą o co chodzi na siłowni, a nie przychodzą tam z żelem na włosach, w białych skarpetach sobie się polansować. Także myślę, że tacy ludzie, którzy chcą potrenować, się już nauczyć, to na pewno będą się tutaj dobrze czuli. Treningi ty będziesz prowadził, czy masz już jakichś trenerów dogadanych, którzy ci tutaj pomogą? Wiesz, ja jestem trochę ograniczony czasowo i mam wiele zajęć, ale na początku na pewno będę ja prowadził, takie przede wszystkim indywidualne, żeby zebrać tą grupę, bo to nie jest tak, że sobie ogłosisz. Prowadzimy treningi 3 razy w tygodniu i nagle wszyscy wpadają, muszą ludzie zobaczyć,
jakoś zaznajomić się z tym. Mam już kilku personalnych uczniów, że tak powiem, którzy chcą trenować. Stworzę też takie grupy później dla kobiet, takie sześcioosobowe, które będą mogły się bardziej rozwijać, bo na pewno taki trening z trenerem na tarczy indywidualny jest bardzo dobry, ale później, żeby był postęp, no to trzeba pracować w parach. Także myślę, że z tych ludzi będę zbierał takie grupy. Do tego no, chciałbym jakichś zawodników, też odzywają się do mnie tacy, wiesz, samuraje z Polski, którzy tak naprawdę nie mają trenera właściwego, będę chciał im pomagać i dzielić się swoim doświadczeniem też. Jeżeli byś ktoś chciał reprezentować mój gym, to oczywiście bardzo chętnie. No i mam nadzieję, że kiedyś wychowam jakiegoś zawodnika, prawda? Paweł, dosyć długo już nie walczysz, kontuzja kolana. Jak wygląda sytuacja? No właśnie minęło 5 miesięcy, wiesz, ja trenowałem do samego końca, do momentu, w którym poszedłem na operację, już tydzień później, no bo wcześniej się nie dało, chodziłem na siłownię, także nie mogłem chodzić, to jeździłem takim rowerkiem ręcznym, jakoś tam staram się dokumentować to w mediach społecznościowych, żeby ludzie widzieli, jak można wrócić po takiej ciężkiej kontuzji, bo to naprawdę była poważna operacja, te wiązadła krzyżowe, no to nie jest taka prosta rzecz. I jak patrzy się na to z boku, no to może widać, że wszystko jest ok, no ale żeby wrócić do takiej dyspozycji, jak ja byłem, to trochę to zajmuje. Myślę, że idzie mi to szybciej niż zwykłemu człowiekowi. Minęło 5 miesięcy, już całkiem coś tam boksuje u Tariela na tarczy bokserskiej. Też zacząłem już powoli kopać, oczywiście to jest delikatne, ale już te kocie ruchy już zaczyna być widać. No cały czas pracuję, rehabilitacja, tam w rehabilitacji Dławscy u Grześka, który prowadzi mnie już z 10 lat od samego początku, jak jeszcze nie miał swojej praktyki, to jeszcze chodziłem do niego. Także no cały czas pracuję, jest nawet propozycja walki, takie wiesz, fajne światełko w tunelu, bo się zastanawiałem, czy powoli się nie żegnać z tym, ale jak się pojawiła taka propozycja z fajną telewizją na koniec roku, to mówię, dajcie mi chwilę czasu, zastanowię się, teraz nie odpowiem, no bo muszę posparować, potrenować, też życie się trochę zmieniło, bo jest bardzo dużo zajęć w firmie, dochodzi ten klub, no też mam już takie podejście, że tam już swoje zrobiłem i ale po prostu chciałbym teraz tak wrócić i pokazać, że jeszcze w tym wieku i po takiej kontuzji można wrócić. Ale to docelowo nie miałaby być jeszcze twoja ostatnia walka, czy to już byłaby ostatnia walka? Nie wiesz. Ja tak w ogóle nie myślę w ten sposób, też obserwuję różnych zawodników, na przykład jak Łukasz Jarosz, który po 8 latach wrócił i tak mówił, że jego ostatnia walka, nie wiedział, że będzie jego ostatnią walką, ja też nie wiedziałem. Mam teraz dłuższą przerwę, ale chciałbym jeszcze wrócić, zawalczyć, tylko mówię, to musi być na fajnych, dobrych warunkach. Już jestem takim zawodnikiem na tyle lat, to robiłem, że za jakieś grosze i dla byle kogo i byle gdzie i z byle kim nie chcę walczyć. Zdaję sobie z tego sprawę, że po 2 latach przerwy, bo tyle by było pod koniec roku, bo miałem prawie roczną przerwę i doznałem kontuzji, no to nie będzie przeciwnik, tak jak kiedyś myślałem, że już czułem to, że mogę walczyć z każdym, nawet jakbym nie wygrał, to wiedziałem, że mogę podnieść rękawice z każdym, to teraz wiadomo, to tak nie działa, po 2 latach jednak twardza jest i musiałby być to przeciwnik nie z najwyższej półki, no ale też nie chcę, żeby to był jakiś gość, co wyjdzie i się przewróci, bo to bez sensu, tak samo takie zakończenia kariery, że tam się żegnamy i biorę jakiegoś ogórka i żeby tylko ludzie poklaskali, to myślę, że lepiej było zostawić to już tak jak było i tyle. Także jeżeli będę się dobrze czuł i ta forma będzie rosła tak jak teraz i naprawdę ta noga będzie w porządku, to chciałbym jeszcze coś powalczyć. No mam 38 lat, to też bez przesady w dzisiejszych czasach nie jest to jakaś tragedia. Poza tym, tak jak mówię, zaczynałem jak miałem 24 i każdy mówił, że jestem stary, to teraz już to powtarzam jak mantrę, to nie wiadomo, jaką miałam tam granicę, w której będzie gorzej. W okolicach wakacji będziesz już wiedział, czy możesz wystartować? Myślę, że tak. Teraz jest koniec marca,
minęło 5 miesięcy, już sobie luźno kopię. Myślę, że koło czerwca, lipca będę zdecydowany. Wiesz, lekarze mówią, że mogę zacząć kopać dopiero w lipcu, nie? Ale no, też mam trochę doświadczenie w tym wszystkim i wiem, że troszeczkę to inaczej wygląda u sportowców. Ja też jestem już rozsądny, bo jestem starszy. Nie rzucam się od razu tam na głębokie wody, tylko robię wszystko powolutku, mądrze. Wiesz, też żal mi, jak na przykład nie mógłbym pojeździć rowerkiem z córeczką, to wolę poświęcić walkę i sparingi, niż to nie jest tak, że ja po prostu robię coś na siłę, tylko staram się mądrze to robić. Oczywiście potrzebne jest do tego szczęście też, żeby to wszystko się poukładało i mam nadzieję, że tak będzie. Córeczka już tarczę robi? No wiesz co, przychodzi tam do mnie, bo mam też taką małą salkę w domu, przychodzi, no to jak ja uderzam w worek, no to ona pokazuje, że chce rękawice i mówi: tato, bam, bam. No i też tam sobie coś bije, wiesz. Mam nadzieję, że będzie sobie trenować i się bawić tym sportem. Na pewno będę chciała się nauczyć, żeby była pewna siebie i potrafiła się jakoś tam obronić, ale jeśli chodzi o walki, to nie chciałbym, nie mam takich ambicji, że co innego, jakby później pojawił się syn, no to może, ale tak, jeśli chodzi o córkę, to nie, wolałbym, żeby tańczyła, przede wszystkim, żeby była szczęśliwa. To najważniejsze. Powiedz, jak oceniasz ostatnie zmiany w świecie, w polskim kickboxingu? Trochę tutaj telewizja weszła do gry od czasu, kiedy ty walczyłeś ostatnio. DSF w TVP Sport, HFO w TVP Sport. Trochę pomaga to dyscyplinie na pewno. Pewnie, no bardzo, bardzo mi się to podoba, dlatego że mówię, no ja musiałem jeździć gdzieś, kombinować zawsze i w tą promocję swoją trochę wkładać pracy. Tutaj jeśli jest jakaś organizacja, która ma telewizję Polsat, TVP Sport, to już kibic od razu dostaje wszystko na talerzu. Także no, zazdroszczę tym chłopakom, że mogą sobie w tym szczycie kariery, gdzie są po 20 parę lat, niektórzy są fajnie prowadzeni i ta telewizja jest, to na pewno dodaje wiatru w skrzydła, czy jak to tam się mówi. Ale no, mówię to też, no, to co ja robię, czy robiłem, no, to też miało jakieś swoje plusy, bo jednak zawsze byłeś na przegranej pozycji, jeździłeś gdzieś, teraz jest internet, wszystkie te walki są, można je pokazywać, przypominać, tak naprawdę ludzie z tego świata znają mnie dzięki temu, że zawsze dbałem, żeby te walki dokumentować, pokazywać i ja nikogo nigdy nie ukłamywałem i to też jest tak, że no, teraz jest wszystko w internecie, tak jak Ronnie Coleman mówił, że jak startował w tych zawodach Mister Olympia, no to nie za bardzo go ludzie kojarzyli, jak był w szczycie formy, a teraz wszyscy go zaczepiają, przybijają z nim piątki, robią sobie zdjęcia. No to tak jest, no ja też gdzieś tam jadę do Zakopanego, czy gdzieś czasami nawet za granicę, to ludzie podchodzą i sobie robią zdjęcia, przybijają piątki, gdzie ja tak naprawdę nie miałem jakiejś umowy z wielką telewizją nigdy, tylko po prostu tam drążyłem skałę. W takim razie czekamy na twój powrót i zaproś nas do klubu, także powiedz, gdzie jest klub, na jakiej ulicy, żeby ludzie mogli cię łatwo zlokalizować, no i do zobaczenia. Klub jest w Smolcu koło Wrocławia, to jest praktycznie taka sypialnia Wrocławia, jak to się teraz mówi, na ulicy Wiśniowej, żeby łatwiej było znaleźć to koło Żabki, są duże loga, na ścianach są napisy siłownia, szkoła sztuk walki, Vergi Gym, także nie możecie mnie nie znaleźć. Można też do mnie napisać na maila vergi25@wp.pl, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Zawsze odpisuję, zapraszam oczywiście wszystkich na treningi i pozdrawiam serdecznie.